Cześć, jestem Janek z Cukru i zapraszam na program Moja piątka. Moim gościem będzie Marcin Prokop, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce, erudyta, na początku swojej kariery dziennikarz muzyczny, redaktor naczelny Machiny, związany też ze stacją MTV. W późniejszych latach prowadził wiele różnych programów dla przeróżnych stacji telewizyjnych, a niedawno napisał książkę o Janie Borysiewiczu. Książkę, którą powinni sobie sprawdzić nie tylko fani i fanki Lady Punk, ale też po prostu mocnych rockowych historii. Marcin mówił wielokrotnie, że jego serce jest mroczne, że lubi mroczną muzykę. Wiem też, że jest fanem gitarowych brzmień i ogólnie ciężkiego grania. Czy właśnie taka będzie jego selekcja? Przekonamy się już wkrótce. Zapraszam na moją piątkę z Marcinem Prokopem. Odkąd zacząłem prowadzić ten program, to za każdym razem, jak widzę, że jakaś znana osoba jest turbo melomanem, czy też melomanką, to sobie zapisuję tę osobę na liście w telefonie i muszę Ci powiedzieć, że jesteś praktycznie na Samym jej szczycie, więc bardzo się cieszę, że udało mi się zaprosić ciebie do programu. Witam w mojej piątce. Dzień dobry, jest tu bardzo ładnie i czuję się tutaj jak u siebie w domu. Bo nie przesadziłem, kiedy powiedziałem, że jesteś turbo melomanem. Słuchasz bardzo dużo muzyki w dalszym ciągu. Meloman kojarzy mi się z osobą, która bardziej słucha dźwięków niż muzyki. To jest mhm. taki człowiek, który lubi słyszeć, że coś jest pięknie, czysto, elegancko nagrane i wyprodukowane, więc najczęściej meloman w mojej ocenie słucha jakichś strasznych kasztanów po to, żeby sycić swoje uszy dźwiękami płynącymi ze sprzętu za setki tysięcy złotych. I często melomani są też ezoterykami złotych kabli, magicznych wtyczek, podkładek, podgłośniki, które tworzą specjalne pole kwantowe, dzięki któremu lepiej słychać basy, a najlepiej basy słychać po kapuście. No, znam ludzi, którzy są w Tą audiofilską chorobę mocno wkręceni i trochę mi ich żal. Więc ja bym nazwał się bardziej entuzjastą muzyki, człowiekiem, któremu muzyka towarzyszy przez całe życie i właściwie jest to jedyna rzecz niezmienna, odkąd pamiętam, bo moje życie przyjmowało różne zakręty, różne rzeczy w życiu robiłem, i gdybyś mnie 20 lat temu spytał, co będę robił dzisiaj, to pewnie nie zgadłbym, że będę siedział u ciebie w mieszkaniu i robił jeszcze inne historie, na przykład w telewizji. A muzyka jest tym konstans, bez którego sobie swojego życia nie wyobrażam. A powiedz mi, czy jest jakaś taka osoba ze świata mediów, która słucha bardzo dużo muzyki, ma kolekcję płyt, a mógłbym się tego nie spodziewać, byłaby mhm. taka osoba potencjalnie dobrym gościem do programu, że na przykład, nie wiem, Piotr Kraśko ma jakąś przepasną kolekcję Sugar i Zoo albo coś w tym stylu. Są jakieś takie akcje? Szczerze powiedziawszy... Ech z takiej ligi e, komercyjnych, e, nazwijmy to, twórców, to nie kojarzę nikogo, kto byłby jakimś wielkim fanem muzyki. Ja też się specjalnie nie przyjaźnię i nie koleguję ze swoją branżą. Raczej mam znajomych z innych e, parafii, więc trudno mi powiedzieć. Myślę, że Piotr Kraśko może mieć e, płyty z dźwiękami rżących koni albo <laughs> z jakimiś innymi e, historiami, które mi się kojarzą z jego całym amplu, może go też źle oceniam. Aczkolwiek powiem Ci, że kiedyś zaskoczył mnie Niejaki Tomasz Kamel, który napisał mi wiadomość, że dzięki mnie zaczął słuchać zespołu Slowdive. Wow! Nie wiedziałem, co zrobić z tą informacją przez kilka tygodni. Mam więc... nawet płytę jedno, czyli Sugaz jednak faktycznie tak, jest tak, gdzieś tam. Że, że gdzieś w jego życiu zagościł. Nie wiem na jakim poziomie tę muzykę odbiera, może innym niż ja, ale fajnie, że udaje się kogoś zainspirować do poszukiwań innych niż Złoty Środek, Middle of the Road. A co ty sądzisz w ogóle o takiej muzyce, którą słuchają tacy typowo polscy entuzjaści? No, mam tu na myśli takie rzeczy, jak nie wiem, Marillion, Dire Straits, może z bardziej hardkorowych rzeczy, to Plasibo. Modern Talking chciałem powiedzieć. Okay. Nawet. Albo no też mi się kojarzy Queen, albo nawet jeszcze mocniej Freddie Mercury Solo. Jak widzisz taką kolekcję, to, to, to jakie są twoje odczucia? myślę, że polski gust przynajmniej w pokoleniu moim i trochę starszym był kształtowany przez bardzo konkretne osoby, czyli przez głównie przez program trzeci Polskiego Radia i to co leciało w głośnikach rzesz akolitów słuchaczy Piotra Kaczkowskiego, czy Tomasza Beksińskiego, czy paru innych luminarzy radiowego eteru, no to była często Emanacja ich prywatnych gustów, którymi zarażali e, słuchacze, głównie dlatego, że e, to były czasy, kiedy mm, do muzyki docierało się poprzez przewodników, poprzez takich guru, którzy cię prowadzili przez labirynty płyt wydawanych na zachodzie, z których oni wybierali te kąski, które wydawały im się wartościowe, i potem. Emitowali to polskiemu słuchaczowi, który normalnie do tych rzeczy nie miałby dostępu, więc, siłą rzeczy, filtrowali to, co im się osobiście najbardziej podobało, i nie zawsze obiektywnie były to rzeczy epokowe czy najbardziej wartościowe. No, pamiętam skrzywienie Piotra Kaczkowskiego na punkcie zespołu Redbox, na przykład, no, który w historii. Muzyki nie ma jakiejś e, istotnej e, roli, nie odegrał przełomowego, przełomowej funkcji, nie wymyślił prochu, e, a jednak w Polsce traktowany był jako wyjątkowy. Czy zespół Ultra Vox, który też mm -hmm. jest e, no, gdzieś tam po pogrobowcem po pierwszej fali e, New Romantic, też nagle w Polsce uznawany jest niemalże za, za twórcę tego gatunku. E, Marylion, e, z całym szacunkiem dla zespołu, też zawsze w dziedzinie grania progresywnego, no to była. Światowo taka dobra druga liga, e, i e, to, że w Polsce słucha się bardziej Marillion niż nie wiem, choćby Vandergrift Generator, który e, pod względem progresywności e, w roku progresywnym był dużo bardziej zaawansowany, dużo bardziej frapujący i eksperymentujący, też, e, też jest pewnego rodzaju zdziwieniem. W Polsce też na przykład nigdy specjalnie nie przebili się artyści. No, dziejowi dla świata muzyki, tacy jak Bruce Springsteen chociażby. Mm, znakomity artyst. Tak, który, który w Polsce nie ma tylu fanów, ile mieć powinien w stosunku do nie wiem, zespołu Pink Floyd chociażby. Czy w ogóle cała fala krautrocka w Polsce gdzieś Aha. się przesmyrnęła bokiem, i jak dzisiaj mm, rozmawiasz z ludźmi zainteresowanymi muzyką, no to wielu z nich takie nazwy, nie wiem, jak Faust czy Ken. Czy choćby wczesny Tangerine Dream niewiele mówią, eee, a jak zapytasz o Marillion, każdy wie w tym kościele dzwoni. W ogóle Marillion to jest e, chyba ulubiony zespół mojej mamy. i Pozdrawiam Przepraszam panią mamę. Przepraszam moją mamę, ale przez e, znaczną część życia mi się wydawało, że to jest strasznie wieśniacki w ogóle zespół. Natomiast e, po latach jednak go doceniłem. I też mi się wydaje, że to jest dobry zespół. Ja lubię pierwszą płytę Maryne z for Resty Steel. Tak, to jest płyta, która gdzieś tam w swoim gatunku, a jest to gatunek no, naśladowców Genesis generalnie, tak bym to ujął, jest. Dobrym, dobrym produktem jest płytą, której słucham z przyjemnością. Misplaced Childhood też ma parę momentów. Mhm. No potem y, mi się wydaje, osobiście było już tylko gorzej. Te płyty ze Stephenem Hogartem, chociażby w roli wokalisty, już były dla mnie ciężko Aczkolwiek, może zrobię taki disclaimer, zanim zabrniemy dalej w naszej rozmowie. Jestem zdania, że jakakolwiek muzyka poruszy jakiekolwiek struny w twojej duszy, to. Nie należy jej dezawołować, bo jeśli ktoś przeżywa jakieś wielkie emocje przy Disco Polo, chociażby, to jakkolwiek bym tą muzyką osobiście pogardzał, uważam, że należy szanować to, że ktoś w ogóle takie emocje w sobie wzbudził. I czasami ten gust muzyczny z czasem ewoluuje, jeśli ktoś. Ma w sobie otwarte okienko na muzyczną wrażliwość, to bardzo często taka osoba, wychodząc od chwila Kolinsa, tak jak ja wyszedłem, bo to była pierwsza kaseta, którą w życiu kupiłem, dochodzi gdzieś do jakichś tajemnych rejonów black metalu. Więc to jest zawsze podróż. Ja się z tobą zgadzam w tej kwestii. Myślę, że nie powinno być czegoś takiego jak guilty pleasure no bo ten nauk, jakim jest muzyka, jest zupełnie niegroźnym nałogiem. Jeżeli sprawia Ci przyjemność słuchania jakiejś muzyki, no to po to sobie odmawiaj tej przyjemności. tak Jak lubisz na przykład Adel, która jest znakomitą wokalistką, no to czemu jej nie słuchać? Tak, tak. jestem tego zdania, że też czasami dźwięki znajdują nas w różnych momentach naszego życia i to, co syci cię w jakiejś chwili, w której jesteś. Wysłuchane kilka lat później, możesz już na to nie zrobić żadnego wrażenia i vice versa. To, co kiedyś leżało u ciebie na półce i się kurzyło, nagle trafia w odpowiedni moment, czas, miejsce, Twój rozwój e, osobisty i, e, i życiowy, i nagle się okazuje, że coś siada, e, a nigdy byś nie pomyślał, że będziesz tego słuchał. No ja tak miałem na przykład z Rolling Stonesami, że mhm. przez lata się wyśmiewałem. Z dziadków, którzy y, podpierając się laseczką mówili, o Exile on Main Street, to były czasy, albo Sticky Fingers, o to były czasy. To dzisiaj się już nie gra. E, Rolling Stones mi się kojarzyły z jakąś ramotą i z, z jakimś brzmieniem, które mi raczej odrzucało. A potem, jak już sam stałem się starym dziadkiem, to nagle się okazało e, po wysłuchaniu ileś tam tysięcy płyt i z, z, zrozumieniu iluś tam różnych kontekstów że nagle mi to wchodzi, że nagle jest to moje, że nagle rozumiem, o co w tym chodzi. No, no więc... płyty posłuchałeś? Stąd stąd? Tak, tak. Nawet yy, chyba gdzieś w samochodzie yy, rano jadąc jej słuchałem. Jest przyzwoita. Jest, yy, jak na zespół po tylu latach. No czy, że... tak, tak. No widzisz. I... No, ci goleści mają po 80 lat. Patrzę na mojego ojca, który ma 70 i który już ledwo żyje i ma problemy z biodrem i powinien sobie wszczepić endoprotezę, więc z trudem chodzi. I porównuję go z Mickiem Jaggerem, który swoimi wąskimi bioderkami wciąż porusza na scenie jak nastolatek. I myślę sobie, że chociażby to powinno wzbudzać nasz szacunek, że goście, którzy już normalnie powinni być przykryci kocami, siedzieć przed kominkiem, huśtać się, głaszcząc kota, wciąż wychodzą na scenę i grają rock'n'rolla. Jak się zaczęła Twoja miłość do muzyki? Ktoś Ci otworzył te wrota, czy sam sobie wydeptałeś tę ścieżkę? Miałem Stryja, który niedawno się wylogował z tego systemu na, na stałe, więc pozdrawiamy go gdziekolwiek jest. Natomiast kiedy żył, to spędzałem z nim sporo czasu, bo mieszkał z moimi dziadkami, a ponieważ moi rodzice pracowali do późnych godzin, no to też siłą rzeczy, jako dzieciak, długo siedziałem u dziadków i ze Stryjem miałem codzienny kontakt, i on był człowiekiem, Emanował pewną estetyką, która była mi bliska. Był takim mrocznym romantykiem, tak byśmy to nazwali dzisiaj. <coughs> czyli oglądał sobie do snu albumy malarskie z a na słuchawkach rzucał różnych artystów z twórni 4AD, czyli Cocteau Twins, Dead Candence, Exmal Deutschland, Clan tak, of Zymox. I to były pierwsze dźwięki, które tak naprawdę do mnie świadomie docierały. Więc wyrosłem w klimatach raczej ciemnych, ponurych. Romantycznych, takich eskapistycznych, bo rzeczywistość wokół nas była szara, brudna. Późno Perelowska, ogólnie syf, kreszowe dresy, potem zaczął się dziki kapitalizm, łóżka przykryte ceratą, na których sprzedawano pirackie kasety, błoto na stadionie no Pamiętam tamte czasy raczej jako taką emanację emanację jakiegoś takiego brudu rzeczywistości, który mi oblepiał, a zakładając słuchawki przenosiłem się do trochę innych wymiarów, innych krain. I, I to był moment, kiedy zrozumiałem, że muzyka może być takim transporterem, tak jak Red Hot Chili Peppers śpiewają, music is my aeroplane, to ona stała się takim samolocikiem, który zabierał mnie gdzieś w jakieś inne, fajniejsze miejsce. I pamiętam, że pierwszą płytą, czy kasetą raczej właśnie, którą sobie kupiłem, to było Bad Seriously dla kolinsa, hmm. głównie dlatego, że wzruszyłem się piosenką na The Wikin in Paradise, która wydawała mi się głęboka, poetycka i śpiewana takim pięknym głosem, jakby Anioł prawie śpiewał. Zbierałem butelek w parku, wymyłem je w wannie, dostałem burę od matki, że znoszę po pijakach jakieś szkło. Też myślę, że utwór, który często można tak. w radiu usłyszeć. No takim... dzisiaj już jest zażnięty do, do imentu, jak wiele numerów, które które są wspaniałe, ale przez częstotliwość ich grania w różnych radiostacjach kojarzą ci się raczej z odruchem wymiotnym. No nie wiem, Angie Rolling Stonesu chociażby, piękny numer, który jak Wybitny. słyszysz, to już myślisz sobie dobra. Przełączam. Tak, tak. A to przejdźmy teraz troszeczkę dalej. Jak to się stało, że zacząłeś pisać o muzyce? Wiem, hmm. że pracowałeś w banku, z którego odszedłeś w taki dosyć spektakularny. Sposób. Wyrzucili mnie, mówiąc krótko. Tak, I, i, i jak to się stało, że potem zaczęłaś pisać właśnie o, o muzyce, hmm. zajmować się muzyką jako dziennikarz? Hmm. Pamiętam, że pisanie zawsze przychodziło mi z dużą łatwością. Nauczyłem się pisać i czytać jako dzieciak, jeszcze przed pójściem do podstawówki, i e, kiedy byłem w pierwszej klasie, i inne dzieci uczyły się alfabetu e, i literek, ja siedziałem i się nudziłem, albo pisałem jakieś wierszyki. W zeszycie pamiętam taki wierszyk, który napisałem na melodię Jingle Bells, który był dość ponury, bo brzmiał mniej więcej pada trup, pada trup, dzwonią łuski dział, a przed nami i za nami wiruje krwawy miał. Hej! Pani polonistka doceniła ten kunszt. Zamiast mnie zganić i wezwać rodziców do szkoły, że mam jakieś problemy rozwojowe, to zobaczyła we mnie jakiś talent do pisania, więc można powiedzieć, że dała mi skrzydła do tego, żebym tę przestrzeń eksplorował. No Skoro i... jesteś, już mówisz o skrzydłach, to czy to był też okres, w którym ważny był do Ciebie zespół Iron Eagle? Iron Eagle to był mój zespół, który sobie wymyśliłem, który miał właściwie wszystkie cechy superbohaterstwa, tak jakie sobie wtedy wyobrażałem, czyli wokalista był jednocześnie pilotem myśliwca, był świetnym wokalistą, grał na gitarze, najlepiej ze wszystkich, wspaniale oczywiście wyglądał, uwodził publiczność, i problem był tylko taki, że nigdy nie nagrała ani jednego utworu. Ale w mojej wyobraźni to pracowało jako znowu taka bajka, do której można aspirować, rodzaj ucieczki przed rzeczywistością. Wyobrażasz sobie, że jesteś gwiazdą, która stoi na scenie i ludzie są zainteresowani tym, co on ma do powiedzenia, do zaśpiewania, jakby łapiesz kontakt z rzeczywistością, z publicznością. Czyli dokładne przeciwieństwo to, jak wyglądało wtedy moje życie, bo raczej byłem outsiderem, który nie miał kontaktu z rówieśnikami, który miał swój własny świat i był coś pozamykany. Więc to była taka kompensacja tego, jak moje życie naprawdę wyglądało. To właśnie coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, że już któryś raz słyszę, jak mówisz, że byłeś outsiderem mhm. w młodości, że raczej siedziałeś i że dalej lubisz siedzieć w swojej głowie, czy to się trochę nie kłóci z pracą dziennikarza, mhm. który tak naprawdę cały czas przepytuje ludzi, cały czas musi w jakiś sposób mieć kontakt bliski po prostu mhm. z drugim człowiekiem i słuchać go wnikliwie, czy nie jest czasem ci trudno właśnie wyjść z tej swojej głowy, żeby zająć się pracą, czy podczas pracy mhm. może to właśnie. Nie jest problemem. Nie, bo ja jestem towarzyski, ale na swoich własnych warunkach. To znaczy, wtedy, kiedy ja chcę i z tymi, których chcę mieć wokół. Natomiast nadmiar bodźców związanych z obecnością ludzi zaczyna po jakimś czasie mnie męczyć. Więc, jeśli pracuję w telewizji, w programie, gdzie ci ludzie otaczają mnie z każdej strony i daję im dużo energii i tą energią się dzielę, to potem muszę jakoś to sobie skompensować i wyłączyć się na jakiś czas z takiego towarzyskiego krwiobiegu, więc niełatwo się ze mną umówić na wyjście na miasto czy na jakieś wspólne towarzyskie przedsięwzięcia. Po pierwsze dlatego, że mam mało wolnego czasu, ale druga rzecz jest też taka, że czasami po prostu wolę pobyć sam, żeby naładować baterie. Także decydując się na rozmowę z kimś, na wywiad z kimś, na poprowadzenie programu, robię to świadomie i wchodzę w to wiedząc, dlaczego, jakie są moje motywacje, czego chcę się dowiedzieć, co ta osoba ma mi dać, e, czym możemy się podzielić. Natomiast nie lubię tracić czasu na, na small talki, na takie towarzyskie, kawiarniane e, hmm. przecierki, które po prostu zaczynają mnie szybko frustrować i mam ochotę stamtąd uciec, bo są ciekawsze rzeczy do robienia. W klubach pełnych ludzi stoisz pod ścianą raczej? Nie chodzę do klubów pełnych ludzi. Hmm. E, nie lubię też na przykład z tego powodu festiwali muzycznych. Mam wrażenie, że one są bardziej o publiczności niż o artystach, że na te festiwale przyjeżdżają ludzie pobyć ze sobą, spędzić miło razem czas, zjeść kiełbasę, napić się browaru, a muzyka gdzieś tam jest dodatkiem. Dużo bardziej lubię małe, e, zadymione, czy może nie zadymione, bo dziś już się nie jara w takich miejscach, ale powiedzmy, że, e, że pachnące świeżo, wydzielonym spod pachy, potem małe salki, gdzie jest 200 osób, a zamiast 20 tysięcy. I w takich miejscach najlepiej mi się odbiera to tę wspólną ceremonię, jaką jest na przykład koncert. No dobra, ta dygresja się zrobiła trochę długa, więc. Tak, zapomniałem od czego wyszliśmy. Tak. jak to się stało, że zacząłeś zarabiać pieniądze A. z pisania o muzyce? No, mając wspomnianą wcześniej łatwość operowania słowem, zacząłem tworzyć swoją własną gazetkę jeszcze w podstawówce. E, właściwie nie do końca pamiętam, o czym ona była. Chyba o niczym. Pisałem o jakichś wiadomościach podwórkowych, że, że Zenek, prawda, syn dozorcy, popchnął kogoś i rozciął mu głowę. Obok tego była kolumna z horoskopem, który samodzielnie wymyślałem. Była też dość rozbudowana sekcja religijna, dlatego że miałem sporo z katechezy wyniesionych obrazków świętych, których wklejałem jako ilustrację do tej gazetki. I sprawiało mi to dużą przyjemność. I potem e, robiąc różne inne rzeczy w życiu, e, choćby pracując w banku, też pisałem sporo do szuflady. I na studiach finansowych też wydawałem gazetkę, która miała wstrząsający tytuł 99%. E, I dużą część zajmowały tam opowieści o muzyce. Tylko miałem takie wrażenie, że studentów mojej uczelni nie specjalnie te treści zajmują, bo to byli raczej ludzie zorientowani na to, żeby potem zrobić karierę w zarządzaniu, żeby wiesz, być władcami rzeczywistości. A nie jakimiś mięczakami, którzy się rozkliwiają nad nową płytą zespołu Blair czy czegokolwiek. Więc pisząc do szuflady, który w którymś momencie zobaczyłem, że pojawił się nowy gracz na rynku prasowym, czyli Machina, zacząłem jako czytelnik i w którymś momencie napisałem polemikę z artykułem, nie pamiętam kto go napisał, ale z artykułem pana, który. Który stworzył artykuł o zespole Sweet, którego mm -hmm. wtedy zacząłem być fanem. Tym no ten... Tak, artykuł bardzo mi się nie spodobał z wielu względów, więc napisałem polemikę do redakcji i okazało się, że ten list zadziałał trochę jak katalizator. Zadzwonili do mnie z machiny. A spodziewałeś się wtedy, że tak może być? Nie, 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 zupełnie nie miałem takiego poczucia, że jestem że, worthy, że jestem jak Thor, który może podnieść ten młot i. Mm -hmm. Sam być dziennikarzem muzycznym, ale coś w tym liście musiało gdzieś zwrócić ich uwagę, bo zadzwonił do mnie Grzesiek Brzozowicz, który wtedy był zastępcą Bogny Świątkowskiej, redaktor naczelnej, i rzucił hasło, które w skrócie brzmiało, że jak jestem takim kozakiem, który pisze z zabiurka, krytykując innych, to może sam bym przyszedł coś napisał i jak będzie to dobre, to mi wydrukują. No i Grzesiek trochę wziął mnie pod swoje skrzydła, wprowadzając mi do tego środowiska machiny. Co oczywiście było z jego strony bardzo szlachetne, i do dzisiaj jestem mu za to wdzięczny. Aczkolwiek musiałem swoją dolę odrobić, bo przez jakiś czas byłem po prostu jego osobistym sekretarzem, tak to bym nazwał. Czyli spisywałem z taśmy jego wywiady, redagowałem jego teksty. Byłem takim jego przydupasem, który jeździł za nim na różne spotkania z artystami. Pamiętam, że pierwszy duży tekst, który razem popełniliśmy czyli on rozmawiał, a ja potem spisywałem i redagowałem, to była opowieść o sekcie religijnej, która zakwitła w szeregach zespołu Sixteen z Renatą Dąbkowską na wokalu. Jako, że jestem znakomitym prowadzącym tutaj to tak. również znakomite show, zrobiłem bardzo głęboki research na temat Twojej osoby. przedem <coughs> sobie na kartę Wikipedia o. Marcin Prokop. Tam jest dużo kłamstw. I wyczytałem tam, że pracowałeś w wytwórni muzycznej BMG. To prawda. I, I czym się tam zajmowałeś? Byłem product managerem, co oznacza, że dbałem o karierę katalogu twórców obecnych na polskim rynku, twórców zagranicznych. Kiedy podejmowałem się tej pracy, nie miałem wyboru, jaki to będzie katalog. Nie mówiłem, że chcę pracować z tym czy z tym artystą, po prostu dostałem po moim poprzedniku zestaw zespołów. Tak to nazwijmy, artystów, e, których kariery trzeba było nadal prowadzić, i był to zestaw dość unikalny, jak na mój gust, bo główną gwiazdą mojego katalogu był Modern Talking. O. Potem Czyli był Zelda, Modern Talking. Tak, Eiffel 65, pamiętasz? I'm Lul, Tralala. E, trio. Tak. Potem była Cristina Aguilera. No z takich rzeczy ciekawszych, które, których słuchałem z większą przyjemnością, był choćby szwedzki zespół Kent. Był zespół Wanna Dice e, i parę innych zespołów alternatywnych, no dzisiaj jakby z punktu widzenia znaczenia dla historii, zupełnie pomijalnych. Chyba Waterboysi też byli przez chwilę w moim no, to katalogu. To jest, jest dobry zespół. Tak, tak. E, natomiast e, moje zajmowanie się nimi, no, było czysto iluzoryczne, bo polegało ono na drukowaniu plakatów, kiedy wychodziła nowa płyta, na rozmawianiu z wytwórniami radiowymi, czy z czasopismami muzycznymi, żeby zechcieli coś tam zrecenzować, żeby chcieli puścić piosenkę na antenie. A wtedy pan ci mówił, no puścimy, ale musisz przysłać 10 koszulek na konkurs. Potem w tych koszulkach chodziło on i jego znajomi, żadnego konkursu nie było. No takie czasy, powiedziałbym, wesołej, fonograficznej partyzantki. A marzyłem o tym, żeby pracować w polskim oddziale tej firmy, czyli w ZigZaku, no bo tam się realnie miało wpływ na to, jak ci artyści, ich kariery są prowadzone. No, więc troszeczkę patrzyłem jak taki gorszy kuzyn na to, jak oni produkują Kaję i Bregowicza, chociażby, jak wymyślają wielkie projekty, które sprzedają się w setkach tysięcy egzemplarzy. Ja tam próbuję wciskać tym dziennikarzom muzycznym swoją Christina Aguilerę, i większość z nich ma to w dupie. No, także takie to były czasy. Y Zanim przejdziemy do, do piątki, już do pierwszej płyty, jeszcze mam takie dwa ostatnie pytania. Pierwsze to o MTV, bo wiem, że też pracowałeś w MTV i to jeszcze wydaje mi się, że w takich czasach, kiedy MTV nie była telewizją, która skupia się na zamykaniu debili w czterech ścianach i inne telewizje tego, przejęły te role też teraz. Tylko, że tam było trochę więcej muzyki. Czy mhm. to była naprawdę taka fajna, czadowa praca, jak sobie można wyobrazić, MTV? Była, tak. Dlatego, że miałem wrażenie, że możemy sobie pozwolić na bardzo dużo na antenie. To była w ogóle moja pierwsza praca w telewizji, więc nie wiedziałem, e, jakie są ramy tego, w czym ja się mogę poruszać. Dlatego te ramy sam sobie trochę tworzyłem razem z moim producentem Kacprem Sawickim, który dzisiaj jest właścicielem największego w Polsce domu, e, domu produkcyjnego Papaya. I wtedy był po prostu chłopakiem, z którym razem Rozwalaliśmy te telewizję od środka i nie było takiego pomysłu, którego byśmy nie byli w stanie zrealizować. Pamiętam zupełnie szalone rzeczy: skakanie z budynku przy ulicy wiatracznej w pogodę taką mocno listopadową, padający śnieg, deszcz, a my nagrywamy odcinek, podczas którego przypinam się do jakiejś linki alpinistycznej z dwoma oszłomami, którzy twierdzą, że to jest bezpieczne. skacze z budynku po to, żeby zakończyć zapowiedź lotem koszącym. E, więc to, był, to były czasy tworzenia e, telewizji bez Krajowej Rady, bez żadnych ograniczeń e, dla ludzi, którzy trochę też byli zajawkowiczami, te, takimi jak my. E, natomiast dość szybko niestety przyszła, przyszła ta konstatacja ze strony właścicieli stacji, że lepiej się sprzedają jednak formy e, paradokumentalne czy, e, czy a la reality. Że muzyka w którymś momencie po prostu przestała być towarem chodliwym, a stała się trochę liability dla tej stacji. Czyli śluby celebrytów bardziej. Tak, czyli tak. czymś, czym, czego należało się bardziej pozbyć, niż, niż, niż nadal promować. No poza tym to był też moment, w którym internet zaczął się dość mocno rozpychać. To były już czasy Napstera, który, dzięki któremu można było ściągać właściwie dowolną muzykę ze świata. Więc MTV przestało pełnić rolę tego jedynego okienka na zachodni muzyczny świat. No więc jego rola, podobnie zresztą jak rola gazet muzycznych, na moich oczach się dewaluowała, i to był też jeden z powodów, dla których wybrałem trochę inną ścieżkę kariery, nie chcąc być do końca życia człowiekiem, który przeżywa jakąś frustrację, że uczestniczy w biznesie, który umiera, a on umiera razem z nim, i właściwie w tym święcie staje się takim zapieziałym hobbystą, który siedzi w czarnym golfie przysypanym upierzem, chociaż wiadomo, że go nie mam, bo używam odpowiedniego no tak. szamponu. I który, którego właściwie jedynym kapitałem życiowym jest wspominanie czasów dawnej świetlo, świetności. Więc z premedytacją poszedłem w komercję, w telewizję ogólnopolską i wesołe programy biesiadne, bo tam, bo tam były konfitury. No ale jak widać, w dalszym ciągu jeszcze zdarza Ci się rozmawiać o muzyce. I zanim przejdziemy do pierwszej płyty, chciałem zapytać jeszcze tylko. Jaką kierowałeś się drogą? Jak wybrałeś swoją selekcję? No bo podkreślam jeszcze raz, to są płyty najważniejsze, a nie ulubione. No i ważność dla każdego jest czymś innym. To było bardzo trudne zadanie. Chyba nie ma osoby, która tu przychodzi, która twierdzi inaczej, bo moje życie składa się, moje życie muzyczne składa się z tysięcy puzzli, które są dla mnie ważne i. To jest tak, jakbym miał posłać do piachu swoje dzieci, mówiąc, że Wy nie, bo, bo wybrałem Brianka i Jessikę zamiast Ciebie, Krzysiu. Więc zastanawiałem się, jaki powinien być klucz i wybrałem dość intuicyjnie, patrząc na swoją półkę z płytami, te, które na jakimś etapie mojego życia były, były ważne, przełomowe, które coś mi w głowie otworzyły, coś mi uświadomiły. Zaraziły miłością do jakiegoś nowego gatunku, poszerzyły horyzonty, i tak dalej, i tak dalej. I okazało się, że jak te płyty wybrałem, one mają bardzo dużo. Jeśli jest w ogóle to logicznie sensowne stwierdzenie, nie, można mieć chyba parę wspólnych mianowników. Można, tak, tak, tak. Potem w komentarzach tam się będą mądrzyć różni, więc. Tak, piszcie to jest w teraz wasz moment. Tak. I te mianowniki to m.in. takie poczucie. Osobności, alienacji, jakiegoś outsiderstwa, które towarzyszy podmiotom lirycznym tych, 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 tych piosenek czy, czy twórcom tychże. Po drugie, jakiś rodzaj, nazwijmy to mrocznego romantyzmu, który ukrywa się za, za tymi bohaterami, którzy się z tych piosenek wyłaniają. Po trzecie, jakby to powiedzieć, konwergencja różnych gatunków, bo okazuje się, że większość z tych płyt, mimo że przypisuje się je do jakiegoś konkretnego gatunku, to one bardzo podobnie jak ja wystaje z każdej szuflady ze względu na rozmiary, one też wystawały z każdej szuflady, w której próbowano okay. je pozamykać. Czyli takie pana gatunkowe trochę. Tak. No i właściwie no wszystkie, te, wszystkie te płyty powstały z jakiegoś poczucia głębokiego nieszczęścia, co też dowodzi tezy, że Piosenki o miłości są takie banalne jak to kiedyś śpiewało zespół Kids cool of Death, i że, żeby piosenka była niebanalna, to musi jednak wynikać z jakiegoś cierpienia artysty, a nie z tego, że jest mu w życiu dobrze. I wszystkie te płyty też powstawały w jakimś takim tumulcie emocjonalnym, więc okazuje się, że mój gust jest dość spójny. Sięgam zatem po pierwszą płytę, zobaczymy, co mi się nabierze. O, proszę bardzo. Jest to płyta zespołu Sweat, który już był wspomniany. Wspomniany zespół Dogman Star, płyta druga. I to jest historia miłości od pierwszego słyszenia, bo pamiętam, że pierwszą płytę zespołu Sweat słyszałem w jakiejś zapieziałej kaseciarni, w jakimś takim punkcie sprzedaży pirackich kaset w Olsztynie, w jakimś okrąglaku dawno, dawno temu. Gość, który tam pracował, puszczał sobie akurat e, kasetę zespołu Sweat i leciał numer so young. So, young, so young. Czyli właściwie piosenka, od której e, zaczyna się ta pierwsza płyta i od której zaczęła się też kariera tego zespołu. E, I coś tak mnie tknęło, taki dreszcz przeszedł przez nastoletnie ciało wówczas. Że nie mogłem się od tej muzyki oderwać i zapytałem: Co tak pięknie gra, proszę pana? Pokazał mi kasetkę. Natychmiast zaciągnąłem moją matkę z do tego sklepu, żeby mi tę kasetkę kupiła, i od tamtej pory jestem wiernym fanem tego zespołu, który właściwie miał kilka różnych wcieleń, kilka różnych etapów rozwoju, ale nigdy nie pasował do końca do tej szuflady, do której próbowano go wciskać czyli do, do szuflady z Britpopem. Bo Britpop okazał się z perspektywy czasu tak pojemnym pojęciem, że właściwie trudno wymienić jakieś dystynktywne cechy gatunku, poza tym, że powstały To Pojęcie te płyty... w ogóle jest tak. nie do końca precyzyjne, bo to jest tak naprawdę bardziej rok niż, no, niż, niż pop. Patrząc wstecz, no, co dziś łączy zespół Oasis, chociażby z zespołem Blair? Kiedyś to były zespoły, które ścigały mhm. się na listach przebojów o, o to, kto zdobędzie pierwsze miejsce, kto sprzeda więcej płyt. Noel Gallagher i. Damon Albarn sobie docinali w wywiadach, a dzisiaj jak słuchasz tego, w jakim kierunku się te zespoły rozwinęły, no to trudno o bardziej skrajne przykłady gatunkowych różnic niż podobieństw. A Suede zawsze był dla mnie raczej zespołem, który wyrastał z tradycji glam rocka niż britpopu mhm. i bardziej mu po drodze z zespołami typu T-Rex czy czy David Bowie, czy, czy chociażby jakieś elementy Scotta Walkera, który nie był glamowcem, ale, ale gdzieś taka autorska mm -hmm. piosenka podszyta histerią zawsze w tym um, była słyszalna. To to mi... jest, jest w tym takim rok Tak, tak. Tego, tak. To co w tej płycie słychać, to, to, też jest, to też są okoliczności powstania, bo to był zespół, który właściwie już się rozpadał w momencie, kiedy te płyty nagrywał. Gitarzysta Bernard Butler, jeden z, ze zdolniejszych muzyków tamtej ery, postanowił się zespołu wyfazować. I reszta zespołu, łącznie z Bretem Andersonem, wokalistą, pogrążona była. W jakichś narkotykowo psychodelicznych odjazdach, więc te napięcia pomiędzy nimi spowodowały, że, że ta płyta jest bardzo specyficzna, jest podszyta nerwowością, histerią, jakąś chęcią wyrwania się z mocni, która nas otacza i chęcią jednocześnie przeżycia czegoś pięknego i czystego, jakiegoś uczucia, jakiejś Bezinteresownej miłości w świecie, który ci tej miłości nie dostarcza, bo otacza cię świat kapitalizmu lat 90., świat błyskotek Londynu, świat supermodelek, drogich futer i narkotyków na każde zawołanie, a bohater chce z tej matni, w której ugrzązł się jakoś wyemancypować. Taki element eskapistyczny w tej płycie mnie uwodzi, bo też, jak Ci powiedziałem, byłem tym chłopcem, który chciał się ze swojej matni życiowej, szarej, z życia na grachowskim podwórku, w niezbyt zamożnej rodzinie wyrwać. I ta płyta mocno ze mną rezonowała. Jest w niej też to, co bardzo lubię w muzyce, czyli takie stawanie na krawędzi jakiegoś nieprzezwyciężonego dramatu. Masz wrażenie, że wokalista jak dostarcza, to tak jakby walczyło życie. Świetny tak. głos Brett tak. Anderson ma. Takie tak. bardzo wysokie rejestry potrafi. Tak, przeszywający na granicy załamania i histerii. To jest coś, co mi się bardzo podoba. Ogólnie słowo histeria zostało przeze mnie użyte w ostatnich dwóch minutach 40 razy. Jak sobie myślę o moich ulubionych wokalistach czy wokalistkach, to oni wszyscy mają ten historyczny aspekt w głosie. Mhm. Jack White na przykład, którego też bardzo lubię. Tylko spotkałeś w ogóle. <laughs> Spotkałem to to może niewłaściwe słowo, goniłem go po ulicy. Chciałem się tylko przywitać. Hej, hej! Miło cię tu spotkać. Myślałem, że mieszkasz w mysłu. Akurat musiał on natknąć się na mnie i to było dla niego mocno niefortunne, bo, bo mógł się poczuć jak zaszczuta zwierzyna, no ale cóż, w takich momentach mózg się wyłącza, włącza się instynktułowcy jak widzisz swojego bohatera, chcesz go dopaść. Ja, jak ja bym zobaczył Daft Punk, o którym gadaliśmy przed hmm. początkiem tego programu, też bym biegł za nimi. Jeszcze jakby w tych hełmach byli, hmm. to w ogóle bym oszalał. Naturalna moim zdaniem rzecz, kiedy spotykasz kogoś, kto żyje w Twojej wyobraźni i nagle on się materializuje. Wszystkie systemy po prostu, które Cię powstrzymują przed Przekroczeniem granic kultury zaczynają puszczać. Więc to jest taka płyta, która e, gdybym miał jakąś jedną rzecz zabrać ze sobą na tak zwaną bezludną wyspę oprócz Niny w która tam mieszka, zabrałbym, e, zabrałbym pewnie ten album. E, bo jest on na każdym e, etapie, na, w każdym dźwięku, moim zdaniem po prostu nieskończenie piękny i poruszający mnie do dziś. Mimo że znam te wszystkie piosenki na pamięć, to za każdym razem jak tego słucham, mam ciary. Um. Czyli po prostu jedna z Twoich takich Pięc, tak, absolutnie ulubionych płyt. tak. E, to takie pytanie, tylko jeszcze mam. E, tytuł jej jest Dogman Star. Czy tak. dużo psów miałeś w życiu swoim? Bo wiem, że na Mim pewno jednego. jednego co najmniej, bo tak. słyszałem w podcaście u żurnalisty, że nawet chrupkę mu zjadłeś, czy tam smakołyk jakiś. E, nie. Sama ma relatywnie od niedawna, dzięki mojej córce, którego schowaj się, wymusiła na mnie i bardzo dobrze, bo uważam, że. Czasami inni muszą nam w nasze życie wtłoczyć coś siłą, co dopiero zacznie w nas pracować. Tak jak mój kolega Grzegorzowicz wtłoczył we mnie Bruce na siłą, i on zaczął też być moim artystą. Jeszcze nie zawsze wszystko odkrywamy z własnej woli. Natomiast Dogmen Star to jest, tytuł płyty jest nawiązaniem do cyklu eksperymentalnych filmów z lat 60. pod wspólnym tytułem Dog Star Men. Które generalnie opowiadają, o ile dobrze pamiętam, o panu, który idzie w śnieżnym krajobrazie pod górę po to, żeby na tej górze ostrzyć owieczkę, chyba. Nie pamiętam dokładnie fabuły, ale jest to coś na pewno, co po odpowiednich narkotykach zaczyna mieć sens. No, jestem to sobie w stanie wyobrazić. Czyli numer jeden to jest tak, w skrócie, po prostu płyta, którą wybrałeś, bo ją bardzo, bardzo lubisz, jest to jedna z Twoich absolutnie ulubionych płyt trzech czasów. Tak, jest to też płyta, która karmiła e, mnie w czasach, kiedy jeszcze byłem mniej zepsuty, cyniczny, sarkastyczny, zdystansowany wobec świata, bo niestety rzeczywistość psuje w nas te piękne cechy e, wyniesione z dzieciństwa i młodości. Kiedy jeszcze byłem nastolatkiem, te wszystkie potencjometry wrażliwości miałem dużo bardziej rozkręcone. I ta płyta mnie dokarmiała, bo ona jest taka rozkręcona, ona jest rozwibrowana. Ona czasami też operuje na krawędzi przesteru. Jak posłuchasz jej bardzo głośno, to słyszysz, że właściwie te wszystkie parametry dojeżdżają do czerwonego pola. Więc jest taką płytą pod wieloma względami emocjonalnie ekstremalną dla mnie i, i korespondującą z tym, co wtedy miałem w duszy. Jak dzisiaj jej słucham, to trochę wracam do tamtych czasów i odzieram się z tych dzisiejszych warstw. Ochronnych, czyli sarkazmu, yy, ironii, i tak dalej. No bo to wszystko yy, tak naprawdę macie znieczulić yy, i dać ci pancerz przed światem, który możecie zranić. Yy, więc śmiech jest najczęściej taką formą oswajania yy, bólu istnienia. Nie wiem, czy Suede ma jakąś dużą fanbazę w Polsce, więc wszystkim również bardzo serdecznie polecam. Marcin Broko polecam. Z dobrego serca. Teraz mam sięgnąć po drugą płytę. Tak jest. Ta płyta z kolei. Wydaje się no takim dość oczywistym. Drugi raz Pumpkin tak, w tym programie. Tak, kto był pierwszy? Yy, Żółczyk. A z czym? Yy, nie z tą płytą, też nie z, z Melancholi. Pewnie ona yy, DOR on, on chyba tak, nie pamiętam tytułu, ale hmm. wydaje mi się, że ich trzecią albo. Trzecia to była z melancholii, a potem była Ador. Pewnie Ador przyniósł, bo on lubi elektronikę, a tam oni zaczęli się bawić. Taką z taką jakby brązową, okładką, całą taką jakby drewnianą na środku. taką. A nie, to machina. Tak, dokładnie. Machines of God. Okay. Tak jest. Skąd ja to wszystko wiem? Nie wiem. E, w każdym razie, e, płyta, e, druga płyta Smashing Pumpkins, Simon's Dream, to był moment, kiedy. Zacząłem przesiągać trochę muzyką ze Stanów, bo wcześniej byłem bardziej brytofilem i Sweat i cała Britpopowa hałastra, tak to nazwijmy, Manic Street Preachers, Blair i wiele innych zespołów. Tym się wtedy głównie żywiłem. No i nagle wybuchł, wybuchł Grunge, zaczęły spływać do nas dźwięki nie tylko Nirvana, ale też Soundgarden. Alice in Chains i tak dalej, i tak dalej. To też są rzeczy, których słuchałem i, i na przykład Bad są Garden jest jedną z moich ulubionych płyt z tamtego okresu. Natomiast dopiero w momencie, kiedy usłyszałem Smashing Pumpkins, to poczułem, że w tej fali zespołów około granżowych, bo znowu to jest płyta, która została wrzucona do szuflady z grunge'em, a ona tam średnio pasuje. Próbowano za wszelką cenę ze Smashing Pumpkins zrobić drugą Nirvanę, co było kompletnie idiotyczne, bo te zespoły czerpią z zupełnie różnych tradycji muzycznych. E, Nirvana to jak połączenie Beatlesów i Black Sabbath, a Smashing Pumpkins to jak połączenie Queen i Black Sabbath. W związku z tym e, zawsze jest jakiś e, element Black Sabbath w płytach, których słucham, hmm. ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie e, jest to płyta, która jest mocno gitarowa, jest zbudowana e, głównie ze ściany dźwięku generowanej przez, e, przez gitarę korgana i e, przez mm, efekty gitarowe, którymi wtedy się e, bawił, chcąc uzyskać. Podobny rezultat jak Kevin Shields z My Bloody Valentine na płycie Loveless, czyli taką ścianę dźwięku, mm -hmm. która e, pochłania wszystko, i gdzieś na tle tej ściany pojawiają się inne instrumenty. I ta sztuka mu się fantastycznie udała, bo te gitary są gęste, ciężkie, długo wybrzmiewające, potężne. I jak się potem dowiedziałem, jego fascynacja takim brzmieniem wzięła się stąd, że jako dzieciak słuchał namiętnie Master of Reality, czyli płyty Black Sabbath, a słuchał ich w specyficzny sposób, bo wkładał głowę to między dwa głośniki, które przytykał do uszu, jak słuchawki, i chciał ten dźwięk czuć fizycznie. Chciał, żeby ta muzyka go faktycznie oblepiała i atakowała. I słuchając tej płyty, mam dokładnie takie wrażenie. Że ona cię obejmuje i ściska niczym. tak, tak jest nie coś takiego. Dorota welman udali. Nie możesz się z tego wyswobodzić i jest ci z tym dobrze. Taki freudyzm teraz popełniłem. Powiedziałem o Dorocie Welman i Udach, ale dlatego że długo pracujemy. Ja mogę w takim razie powiedzieć tak zupełnie przyziemnie, że jako właściciel do niedawna sklepu z winylami, to wydaje mi się, że to jest bardzo rzadka płyta ogólnie, którą hmm. trudno jest pozyskać. Dlatego ma dewizową cenę gdzieś przyklejoną. Kupiłem ją w Berlinie bodajże, w Polsce. Nie mogłem na nią faktycznie trafić. Co jeszcze jest ciekawe w muzyce Smashing Pumpkins, to to, że oni w tamtych czasach, jakby to powiedzieć, też byli outsiderami. Podobnie jak ja się czułem, tak, tak samo oni stali z boku głównego nurtu, bo Billy Corgan był raczej takim. Nazwijmy to branżowym pośmiewiskiem, był takim trochę klasowym popychadłem. Już e... mówiłem, jak z Ruczykiem gadaliśmy, że, że Steven Malkmus z Pavement nawet tam zdisował, fazniego, zdisował tak? go w utworze jednym. Tak. E, więc to był taki chłop, którego środowisko nie szanowało i który też nakręcał się tą negatywną motywacją po tym Ja im jeszcze kurwa pokażę, no i pokazał, bo ta płyta sprzedała się w jakichś chorych ilościach egzemplarzy. Co nie ma dla mnie żadnego znaczenia, bo ona mnie po prostu też emocjonalnie dotyka, jest bardzo intymna, bardzo e, dotkliwa momentami, kiedy on śpiewa w piosence today, która stała się takim radiowym hymnem o stawaniu na krawędzi samobójstwa i zastanawianiu się no, nad to jest tym świetne, tak. ten z, tak. z lodziarzem. Czy, czy doczeka następnego dnia, czy to nie będzie zbyt długo, czy on jeszcze się obudzi. To wszystko było dla takiego młodego umysłu, targanego okresem burzy i naporu, też, też bardzo sycące. No i znowu płyta, która powstała w jakimś tumulcie emocjonalnym dla tego zespołu, bo oni ze sobą w tym momencie przestali rozmawiać. Gitarzysta i basistka mieli jakąś sytuację rozstawania się prywatnego. Korgan generalnie walczył z różnymi swoimi demonami depresyjnymi, więc skończyło się na tym, że większość tej płyty nagrał w studiu sam. Więc to jest takie, moim zdaniem, jego najbardziej autorskie dzieło z tamtego okresu. No a potem już przyszło opus magnum, czyli Collie, też dla mnie bardzo ważna płyta. Aczkolwiek gdyby nie to, gdybym się wtedy Smashing Pumpkins nie zaraził, to pewnie bym po nią nie sięgnął. Co jeszcze warto dodać, że w tej płycie, na tej płycie słychać wpływy, których e, po grunge'u e, czy po takiej muzyce gitarowej tamtego okresu byś się nie spodziewał, bo to byli artyści, których Nirvana czy, czy Pearl Jam czy Soundgarden raczej odrzucali jako obciachowych. Słychać tutaj sporo Queen, słychać w Bemnach, na przykład sporo Led Zeppelin, słychać e, nawet sporo glam rocka e, czy progresywnego rocka, i to wszystko jest umiejętnie wplecione w tę gitarową, e, ciężką, parametalową narrację. Więc płyta, która połączyła ze sobą wiele gatunków, e, i która do dziś, jak ją puszczam, znowu powoduje, że mi stają włoski. No, tak jak powiedziałeś o tym, że ta muzyka tak oplata to brzmienie, to jest faktycznie bardzo trafne. To, ten album się chyba zaczyna od utworu Cherub tak. Rock. Tak? To, to jest w ogóle dla mnie jeden z moich ulubionych rockowych numerów. Jest tam w ogóle chyba jedna z najweselszych słówek. No i też bardzo osobista, bo jak, jak znamy jakby historię Korgana, jego rodziny i tak dalej, no to chłop, który się wychował e, z ojcem e, nadużywającym wszystkich substancji, niespełnionym muzykiem, który zawsze marzył o sławie i mu się nie udało, matka, która miała problemy psychiczne, brat, który nie był e, osobą pełnosprawną i musiał się Korgan nim opiekować, o czym zresztą też śpiewa w piosence Spaceboy. No to wyobrażasz sobie takiego niezbyt urodziwego, no bo mówię się, Corgan nie jest pięknym mężczyzną, niezbyt urodziwego, zahukanego, sfrustrowanego nastolatka, który próbuje się z tego świata wyrwać. Jedyny sposób, kiedy y, może stać się superbohaterem, to założyć zespół Iron Eagle, który <laughs> nazywa się Smashing Pumpkin w tym przypadku. No i znowu różnica jest taka, że jemu się udało mi nie, e, ale udało mi się. Y, opowiedzieć o tej płycie, więc jak ktoś nie zna, to niech pozna. Twoja ulubiona płyta jest Smashing Pumpkins? Z perspektywy czasu tak. No Miałem jest... swoje tam Dla mnie też. okazjonalne fascynacje. Też bardzo lubię pierwszą płytę, Gish, tylko ona jest brzmieniowo zupełnie inna. Tam dopiero szukają swojego stylu i swojego brzmienia, a tu już je znaleźli i stało się ona takim trademarkiem na wiele lat. No dobra, to to jest Odstawiam. płyta numer dwa. Tak. Zanim przejdziemy do płyty numer 3, chciałbym zadać Ci pytanie na temat, który jest w ogóle czymś, co uwielbiam, a mianowicie na temat ocen w muzyce. Wiem, że pracowałeś w Machinie, też byłeś redaktorem naczelnym. Jak to było z ocenami? Czy, czy, czy każdy redaktor miał pełną dowolność, czy był jakiś tam element jednak mm. polityki w tym wszystkim? Element polityki polegał na tym, że było duże ciśnienie, żeby nie dawać zbyt wielu gwiazdek mm -hmm. płytom, które nawet Ci się osobiście bardzo podobają i które chciałbyś wyróżnić. Po pierwsze dlatego, że wtedy machina się trochę <laughs> nazwijmy to ścigała z tylko rokiem, który teraz się nazywa teraz rok, a tylko rok, jak pamiętamy, miał tendencję do dawania pięciu gwiazdek wszystkim płytom. Jak jakaś płyta miała cztery gwiazdki, to znaczy, że była beznadziejna. Generalnie wieśki z Tylko Roka, czyli Wiesław Królikowski, Wiesław To dziś takie portale są, które tak. praktycznie jak pyta jest niezła, to już dostaje maksa. <grym> tak. To, to byli ludzie, którzy byli tak entuzjastycznie nastawieni do muzyki, że wszystkiemu dawali maksa. No więc u nas była taka doktryna, żeby zachowywać profesjonalny chłód, żeby pięć kluczy dawać tylko tym, którzy naprawdę, naprawdę, naprawdę no właśnie, ja są zrobiłem wybice. research i nie mogłem znaleźć, czy ty dałeś kiedyś pełne pięć kluczy francuskich jakiejś płycie? Wydaje mi się, że mogłem dać, ale Brzozowicz, który był szefem działu recenzji, potem potajemnie przed puszczeniem do druku ścinał ludziom te klucze. Słyszałem o tym. Widziałem, że pisał chyba Bartek Chaciński, tak. jak ktoś tam się przywalił do niego, że za, za mało dał płycie Jana Jelinka lub Finding Jazz Records, mówił, że chciałem dać więcej, ale mi chcieli. Tak było. No Brzoza e, pilnował e, czystości, że tak powiem, rasowej w e, machinie, jeśli chodzi o dawanie kluczy. I czasami też no, historia pokazała, że sam nie miał racji, a nawet czasami się dość mocno kompromitował, bo pamiętam, że płycie Supernatural Santany dał chyba dwie gwiazdki, napisał, to w sumie nic ciekawego i płyta przepadnie w czeluściach Znakomity historii. Album. Ta płyta zrobiła tam 50, 50 razy platynę i jest kanoniczna dla okresu, w którym powstała, więc nie do końca trafił. Pamiętam też, że po pięć gwiazdek dostawały płyty z perspektywy czasu może nie aż tak, Super ważne. Pamiętam, że Goldie na przykład był takim artystą ocenianym bardzo wysoko. W swoim czasie wydawało się, że to rzecz dziejowa. No dzisiaj już bym tak nie powiedział. Jest jakaś płyta, której ocenę byś chciał po latach zmienić, na przykład której żałujesz? Albo, albo taka, która uważa, że była w punkt i po latach jesteś z niej bardzo zadowolony? Myślę, że czasami ponosiła mnie fantazja i zbytni entuzjazm wywołany chwilą. I pamiętam, że chyba Cztery Gwiazdki co najmniej dałem płycie zespołu Gay Dead, o którym dzisiaj już mało kto pamięta. Zespół, który był jakąś efemerydą na brytyjskiej scenie mm -hmm. muzycznej, a akurat ta płyta w tamtym okresie mi wyjątkowo weszła osobiście, jakoś poczułem z nią więź i stwierdziłem, że to jest zespół wybitny. A inna sytuacja, w której jest duży rozdziew pomiędzy tym, jak ja oceniam płytę, a jak oceniają. ją. Konsensus krytyków e, światowych, nazwijmy to w ten sposób, to płyta zespołu Teris e, Learning to Let Go. Płyta e, zespołu, który też zniknął gdzieś kompletnie, a zapowiadał się na, e, na dużą karierę. I uważam, że ta płyta jest znakomita na wielu poziomach, e, a we wszystkich mm, portalach, które piszą o muzyce, ma dwie gwiazdki, dwie i pół. Ja jej chyba wtedy dałem cztery, i do tej pory twierdzę, że to ja mam rację. To jeszcze zanim przejdziemy do trzeciej płyty, e, chciałem zadać Ci takie pytanie. E, poznałeś w swoim życiu bardzo wiele znanych e, osób. Kinga Rusin na przykład. Sasze Grey też, tak. z czego Ci bardzo zazdroszczę. Ale nie aż tak bardzo ją poznałem. <laughs> że nie ma czego. Tak. I wiem też, że na przykład rozmawiałeś z Melinem Mansonem, że też Nine Inch Nails, tam Trent Reznor. I jest takie powiedzenie, never meet your heroes. Mhm. Natomiast ja poznałem swoich idoli muzycznych już paru i wszyscy się okazali zajebiści. jak było w Twoim przypadku? Różnie. Pamiętam, że kiedyś bardzo lubiłem zespół Placebo, e, czyli e, kolejny e, zespół, który w Polsce miał chyba najwięcej fanów na świecie. E, I pamiętam, że bardzo chciałem sobie zrobić zdjęcie z Brianem Molko na koniec tego wywiadu i on powiedział, że nie. No I nie był w stanie nawet uzasadnić, dlaczego on nie. Powiedział nie, bo nie i już. I pomyślałem sobie, o ty skurczybyku, koniec z nami, zrywam twoje plakaty z nadpryczy. E, pamiętam, że e, Trent Reznor zrobił na mnie dobre wrażenie, bo spodziewałem się po nim dokładnie tego, co dostałem czyli trochę mrukliwego, zadumanego nad losami świata i, i swoją własną depresją człowieka, który mm, ma w sobie jakąś tajemnicę. Natomiast Berlin Manson chyba bardziej mnie rozśmieszył niż, e, niż przestraszył, bo ten jego sztafas sceniczny, który na koncertach wyglądał interesująco no bo jakąś tam doktryną szoku się wtedy posługiwał, która. Która była dość rewolucyjna w tamtym okresie, kiedy tę doktrynę próbował przenieść na środek dnia do mediolańskiego hotelu, w którym mieliśmy wywiad i paradował ze szklanym okiem w swoich butach na koturnach i w długiej opończy skórzanej przez hotelowe lobby, gdzie starsze panie wnosiły walizki i miały pieski na rękach, to wyglądało pociesznie. I zastanawiałem się, na ile on jest niewolnikiem tego wizerunku, na ile jakby musi grać pewną rolę, a na ile mógłby się zluzować i po prostu przyjść w t-shirtie. Ja właśnie widziałem, mm. że jak czytałem Twój wywiad z gościem z Placebo, to mm. on tam trochę zdisował na końcu Melina tak, e, tak, Mansona, tak. co było dosyć zabawne. E, no dobra, e, myślę, że wszyscy są bardzo ciekawi, a na pewno, co będzie z bo płytą. To jest trzecia płyta. Przestraszyłeś się. Nie, na szczęście tak nie będzie. E, kolejna płyta, jest znowu z lat 90 czyli Helmet. Tak się trzyma chyba Helmeta. Nie, czekaj, tak. Bo tu są napisy w tę stronę. Nic mi to nie mówi. Naprawdę? Nie kojarzysz zespołu Helmet. Nie kojarzysz zespołu Helmet. Nie, no będziesz nie, nie, musiał zostać zbity. Jakoś nie, 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 nie trafiłem na niego. Ok. Album trafiłem, ale nie zapamiętałem o tym. Zespół Helmet to. Hmm. Zespół Helmet. Od czego by tu zacząć człowiekowi, który nie zna zespół Helmet? Zespół Helmet został namaszczony w okresie, kiedy nagrywał tę płytę. E, chyba jako kolejny zespół e, tamtego okresu na drugą nirwanę. Mm -hmm. Czyli e, podpisali kontakt. Było z takie intersko, poszukiwanie od... ta, drugiej no, nirwany długo. Wiesz, dojna krowa, chcemy skasować mm -hmm. jakieś, jak, jakieś generacyjne poruszenie. Jest jakaś rzesza ludzi, którzy się podpisują pod podobną wrażliwością. No to znajdziemy im teraz ktoś, kogoś, kto zastąpi kurta obejna I tak trochę szukano po omacku, co też, jak wiem, pracując kiedyś w wytwórni płytowej. Nie powinny nikogo dziwić, bo wiele osób pracujących w wytwórniach płytowych to idioci, w sensie ludzie, którzy mogliby równie dobrze sprzedawać mydło albo chrupki. To nie są pasjonaci muzyki, to są ludzie, którzy po prostu mają wypełnić tabelki i dowieść wynik. Więc jak któryś z nich tam posłuchał zespołu Helmet, no wszystko się zgadza: są gitary, jest ciężko, facet drżeli. Śpiewa, że jest mu w życiu niedobrze, więc Nirwana. Ludziom jakby, się spodoba. Ludziom się spodoba. Więc InterScope podpisał kontrakt, dostali chłopcy milion dolców, mieli zostać drugą Nirwaną, a się okazało, że nie, bo po pierwsze wyrastają z trochę innego pnia niż Nirwana. Helmet to, to zespół, który wyrósł raczej z środowiska hardkorowego niż, niż mhm. Granżowego. Ciekawym... Hardcore w mainstreamie to nie jest, myślę, częsty. Nie, aczkolwiek motyw. ten hardcore był złamany w wielu miejscach znowu czymś, co wystawało z szuflady. Po pierwsze, gitarzysta, wokalista Helmeta, czyli Page Hamilton, to jest gruntownie wykształcony muzyk klasyczny, który skończył akademię muzyczną i jest gitarzystą jazzowym z wykształcenia. Zresztą grał w różnych składach. Jazz eksperymentalnych, i tak dalej. I to, że on na tle tej e, ciężkiej e, pancernej jazdy, którą helmet uprawia, po raz kolejny przetwarzając jakieś wzorce zaczerpnięte z Black Sabbath, ale jeszcze e, tę pancerność długo wybrzmiewających ciężkich riffów, jeszcze doprowadzając do ekstremum. na tle tego, tego ciężkiego bloku żelaznego potrafi się bawić gitarą grając zupełnie nierokowe kwoty, że tak powiem, gra jazzowo, gra czasami atonalnie, gra gdzieś obok głównego nurtu tego, co się dzieje w piosence. To już jest jedna rzecz, która, która, która przełamuje ten hardkorowy schemat. Po drugie brzmieniowo to jest zespół, któremu w wielu momentach, moim zdaniem, bliżej do hard rocka niż takiego hardcoreu typowo nowojorskiego, mm -hmm. gdzie są trzy akordy: Darcie Mordy i Napierdalanka. Nie ujmując oczywiście niczego tym zespołom, które się pod tym podpisywały. I ten zespół kojarzy mi się z takim powolnym, metodycznym po prostu miażdżeniem przez gąsienicę czaszek, słuchaczy. Przejeżdża po tobie jak, jak walec, nie bierze jeńców, a jednocześnie jest w tym. Gdzieś walor e, piosenkowy, to znaczy te utwory, gdyby je obedrzeć ze wszystkich tych pancernych elementów, gdyby zdjąć te zbroje, to by się też broniły jako zgrabne piosenki, no, na przykład numer najbardziej melodyjny na płycie, który jakiś tam sukces komercyjny odniósł, czyli piosenka Unsung. jest po prostu ładną melodią ubraną w ciężkie riffy. Ale są też tutaj takie chwile, kiedy naprawdę rozjeżdżają Cię w, w proch. I mimo, że że płaszczem ładnych melodii tam się po prostu dzieją Nie rzeczy. Dzieje wolna po prostu, tak. Ale taka... No to już sobie jakoś tam jestem w stanie wyobrazić to wiesz. brzmienie. Mhm. Jest pancerna pięść, która, która Cię po prostu cały czas łomocze. I to był okres znowu, kiedy muzyka Dawała mi siłę i poczucie pewności. Słuchałem tego na słuchawkach, znajdowałem się w jakichś okolicznościach, w których normalnie pewnie czułbym się nieśmiało, gdzieś bym chciał się schować, przemknąć i zgarbić. A jak miałem tę muzykę na uszach, to czułem, że mogę wszystko. A w jakim wieku najwięcej jej słuchałeś? No, pamiętam, że plecak wojskowy typu kostka z wielkim napisem Helmet, który samodzielnie wykonałem za pomocą sprayu do samochodów. Miałem w liceum, więc to była gdzieś tam pierwsza, druga klasa liceum. A zdarzyło Ci się kiedyś, że ktoś właśnie zobaczył miał o kurde, helmet, ale zajebiście, też jest fanem. tak? E, no z dwa razy gdzieś ktoś okay. puścił oczko na zasadzie jest ja okej. Okay. Niektóre jakieś takie swoje przypinki to po prostu... Latami potrafiłem i nigdy nikt w ogóle zero, A, Ale było coś takiego, znaczy, czy pilki, koszulki nawet z wielkim napisem i nigdy żadnej nikt reakcji nie zapropsował. Nie jest, nigdy. E, tak, to, to też w erze przed mediami społecznościowymi był to dla nas jakiś sposób na policzenie się, czy jakby nas jest więcej, czy ktoś patrząc na to, co masz na sobie, te insygnia, puszcza oko, kiwa za zrozumieniem głową, daje okejkę, okay i faktycznie było paru helmeciarzy w moim środowisku. Jednym z dzisiaj najsłynniejszych jest niejaki Macio Moretti, zwany Macio no który jest To, to jest e... na pewno w takim razie e, wybyczestane pod względem jakichś tam skomplikowania <laughs> tak. faktycznie, bo... I, i Macio jest helmet headem, więc razem nawet próbowaliśmy się wybrać na jakiś koncert z zespołu, kiedy ostatnio grali w Polsce, no nie, udało mi się, a jemu tak, więc Maciu zazdroszczę. Odstawiam zatem Helmeta. Wspaniale. Z wielką przyjemnością sobie to sprawdzę. Dobrze. I co dalej? Sięgam po kolejną płytę. Hmm, hmm, hmm. Cóż to będzie? No proszę. Ponieważ to jest w takiej jakiejś już zruchanej koszulce, to ją wyjmę, żeby... Tak kolorystycznie bym obstawił, że to może być jakieś 4AD, ale sam nie. Okay. Zespół The Afghan Wigs. Teraz będziesz mówił, że znasz, czy że nie znasz? Nie kojarzę zespołu zespołem <coughs> Fajnie, cieszę się, że będziesz mógł posłuchać paru nowych rzeczy po naszej rozmowie. 20 złotych, widzę, spodobają. że kosztowała ta płyta. Ile? 20 zł? Nie, to było 20 euro. A. To okay. z Berlina też przywieziono. Zdziwiłem, taka nowa kupcie. Nie, nie, nie. E, płyta Afganu X. Afganu X to zespół znowu, który w latach 90., będę do znudzenia powtarzał tę mantrę, był wciskany do szufladki z napisem Grange. No, i tu już bardziej absurdalnego sko skojarzenia chyba nie mogło być, bo to zespół, który z Granzem ma tyle wspólnego, co, co ja z koszykówką, czyli mamy podobny wzrost, ale jak koszykarze, ale nic więcej nas nie łączy. No i wytwórnia sub-pop jeszcze powiedzmy. Wytwórnia sub-pop, natomiast zespół wziął się nie z Seattle, tylko z Cincinnati w Ohio i grał muzykę, która. Czy gra muzykę, bo wciąż istnieje na szczęście, która łączyła ze sobą pozornie słabo widzące się nurty, czyli z jednej strony mocny gitarowy rock, z drugiej strony soul, z trzeciej strony trochę też elementów jazzowych w to wpuszczali, funkowych, takiej można szeroko powiedzieć czarnej muzyki, która w koniunkcji z, z białym rockiem dawała piorunującą mieszankę, która nie kojarzyła się z niczym, co wcześniej było w podobny sposób e, przygotowane. No, zespół Living Color e, mhm. miał podobny patent. bo czyli... jeden hit mieli, <coughs> Cult of Personality. E, no jeszcze mieli Nothingness, taki hit e, jeszcze bardziej przyjazny e, szerokiej publiczności. A możliwe, możliwe, z późniejszej płyty, ale e, zespół Living Color swego czasu był bardzo, bardzo fajnym zjawiskiem. Tylko, że to zupełnie inna bajka. Bo ta muzyka e, wynikająca z połączeń, o których. Wspomniałem, jednocześnie nie sprawia wrażenia przypadkowo ze sobą połączonych puzli. Raczej sprawia wrażenie gatunku, który, który wymyślili i sami się w nim umieścili i zostali mistrzami tego gatunku. Jakby wymyślili nową dyscyplinę sportową, w której zdobyli olimpijskie złoto. A nad tym wszystkim elementem, który zlepia poszczególne składniki, jest osobowość, charyzma, szaleństwo, wokal, geniusz Gregaduli, czyli gitarzysty i wokalisty, który jest postacią pod wieloma względami ambiwalentną, bo z jednej strony jest cholernym wrażliwcem oczywiście, który śpiewa o zranionym sercu i zawiedzionych miłościach, z drugiej strony potrafi być strasznym mizoginem, który e, śpiewa o kobietach, którego zraniły straszne rzeczy. Jest gościem, który potrafi wyśpiewać piękną apoteozę życia w całej jego złożoności, a z trzeciej e, śpiewać o e, umieraniu nad kieliszkiem Bourbona w zapyziałym nowoorlańskim barze. Więc płyta, która składa się z większości, w większości tak samo jak muzyka tego zespołu, bardzo ciemnych akcentów, mm -hmm. Jest to muzyka mroczna e, na swój sposób, tylko nie mroczna w takim rozumieniu jak artyści z 4D, że słyszymy prawda, kościelne dzwony, długo wybrzmiewające rewerby i anielski głos Lizy Gerard, noszący się nad tym wszystkim. Nie jest to taki mrok katedralny, tylko to jest taki mrok zapyziałego, ciemnego baru, gdzie ludzie opowiadają sobie najsmutniejsze historie o życiu przy butelce whisky, i nie bardzo jest ktoś, kto ich słucha. A to, że tak ciągniecie do muzyki mrocznej, to po prostu lubisz taką estetykę, czy to jakoś głębiej? Jest Lubię tobie... taką estetykę, bo jak to śpiewał Morrissey, zresztą też jeden z moich lubionych artystów, ale już nie starczyło mi miejsca na płyty The Smith w naszym zestawieniu. I wear, on the... I wear black on the outside, because black is how I feel on the inside. Więc widocznie jest to emanacja czegoś, co we mnie siedzi. A co nie ma specjalnego ujścia w telewizji śniadaniowej, no bo tam musimy być no tak. raczej no, weseli. Ale tak, tak, tak. Też black nie zawsze musi oznaczać blue, nie? Bo, tak. bo, bo to jest też trochę co innego. Nie? Aczkolwiek jeden z utworów na płycie Suede, Dogmen Star, nosi właśnie tytuł Black and Blue, czyli... A, to już w ogóle double trouble. Idealnie, dokładnie. Double whammy. <grym> Byłem yy, nawet parokrotnie na tropach zespołu Afghanix tak dosłownie bo będąc w Nowym Orleanie pojechałem zresztą do Nowego Orleanu między innymi z tego powodu że przez jakiś czas to była baza tego zespołu a Greg Dulli ma w Nowym Orleanie kilka Orleanie kilka knajp pojechałem tam żeby może tak jak czekała i ta spotkać go gdzieś na ulicy nawet siedziałem w jego knajpie czekając aż Greg przyjdzie do roboty ale akurat nie było go tego dnia i zrozumiałem będąc w Nowym Orleanie trochę z czego też te inspiracje się wzięły, bo Nowy Orlean to jedno z najciekawszych dla mnie miejsc na Ziemi. Miejsce, no właśnie gdzie... mój kumpel ze Stanów mówił <grym> mi, że jak gdzieś w Stanach, to Nowy Orlean jest ta. najbardziej fascynujący. No niesamowite miejsce, które łączy kilka różnych kultur, kilka różnych wpływów i ma jakiś element mroku i tajemnicy, który nad tym miastem zawisa, który też materializuje się choćby w ten sposób, że w francuskiej dzielnicy pełnej pięknej postkolonialnej architektury, wciąż zapalają gazowe latarnie po zmroku, więc tam miękkie, pełzające nad chodnikami światło versus klimat wciąż praktykowanego wódu traktowanego tam bardzo poważnie, plus ulica, która się chyba nazywa French Street, jeśli dobrze... Nie, czekaj, nie French Street. Jak się nazywa ta ulica? Nieważne. Jest taka ulica, która biegnie w jednej z peryferyjnych dzielnic Nowego Orleanu, gdzie na w każdym rogu, w każdym oknie, wieczorami w każdej knajpie gra inny artysta i okna są otwierane na ulicy po to, żeby ci, którzy nawet nie wchodzą do środka, mogli przechadzając się tą ulicą złapać trochę tych dźwięków, współuczestniczyć w tych koncertach. I masz w jednym oknie zespół, który gra rockabilly, w drugim, który gra południowego bluesa z Alabamy. Dalej masz ciemnoskórą, soulową wokalistkę. I jest taki moment, w którym słyszysz wszystkie te dźwięki, które na siebie zaczynają zachodzić. I nagle łapiesz się na tym, że już to gdzieś słyszałeś, że słyszałeś to w płytach te, na płytach tego zespołu, że tu mnóstwo różnych wpływów się przenika, a cała ta płyta jest pewnego rodzaju koncept-albumem opowiadającym o rozpadzie związku yy, i o takiej atrofii miłości, która zaczyna się zamieniać yy, w pogorzelisko. Więc dla wszystkich o złamanych serduszkach, płyta obowiązkowa. No mega ciekawie o tym opowiedziałeś, z wielką przyjemnością sobie również i tej płyty posłucham i też bardzo lubię muzykę nowo-orleanską i właśnie Nowy Orleans się często kojarzy stricte z jazzem, a to właśnie jest nie tylko jazz, bo też są takie grupy jak chociażby i Dixie Cups wokalne, tak. jakieś Neville Brothers, no dużo jest świetnych rzeczy, także no posłucham, posłucham. Dzięki za rekomendację. Proszę uprzejmie, odstawiam zatem na kolejną półeczkę. To przed ostatnią płytą jeszcze tylko chciałem Ci dać takie pytanie, bardzo proste w sumie. Najlepszy koncert, na jakim byłeś, albo jeżeli to jest za trudne pytanie, mm. no to kilka najlepszych koncertów, na jakich byłeś. <laughs> ja wiem, że to jest pytanie takie, na które bardzo jest trudno odpowiedzieć tak yy, szybko. No. Yy. Pierwszy, który mi przyszedł do głowy, który zresztą łączy się z płytą, którą za chwilę ujawnię, yy, to koncert z, przed jakichś 3-4 może lat w Kopenhadze który odbył się w bardzo małym klubie, takim wręcz no, ultra intymnym, bo wyglądał trochę jak jak mój duży pokój. Zmieściło się tam może ze 150 osób. Co jak na aktualną rozpoznawalność tego zespołu było bardzo zaskakującym wynikiem, bo spodziewałem się, że to będzie hala na 3000. I był to koncert zespołu Death Heaven, wow. który kompletnie zniszczył po prostu ten Niektórzy pokój. Niektórzy szufladkują ich jako Black Gays. Tak. tak, no i znowu kolejny zespół, który wychodzi z szuflady i który nie chce być przypięty do ściany jak motylek, bo jak to mówił Staudinger szpilka, stabilizacja to szpilka w dupie motylka, więc oni są bardzo niestabilni, jeśli chodzi o przynależność gatunkową. Myślę, że koncert Death Heaven w takim jest. Jest, oczywiście. Jest. A? Też zdejmę folikę, żeby było. Yy, Zespół Death Heaven. Ciężko mi było wybrać płytę, którą lubię najbardziej, bo, bo właściwie każda jest ta dla różowa mnie Różowa jest ważna. świetna. To ta Sunbater, bardzo... tak. To tak, tak, tak. Sunbater jest takim czołgiem. Ona jest mało dość zróżnicowana estetycznie. Oni tam rzeczywiście przejeżdżają po Twojej głowie i po Twoich uszach i, i wielu takich. Yy, hardkorowych fanów Death Heaven uważasz, że to było ich najwybitniejsze osiągnięcie. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Uważam, że to jest zespół, który się pięknie rozwinął i wyewoluował, bo zaczynając od grania na pograniczu Shoegaze'u i Black Metalu, po pierwsze wyrafinowali tę formułę tak, że przestali być tylko zespołem głośnym i potężnym, brzmieniowo i hałaśliwym. Zniuansowali brzmienie. Na tej płycie już chyba doszli do, 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 do złotej proporcji w tej formule, bo następna płyta już była czysto szugejizowa. Ta ostatnia, którą wydali Infinite, Infinite Granite, czy Granite, nie wiem, jak to się nawet powinno mówić, to w komentarzach napiszeć. Bo się znacie. Już jest płytą, która bardziej przypomina mi Slow Dive niż Death Heaven. Też jest spoko. Bardzo ją lubię, ale to nie jest mój ulubiony album. Natomiast ten idealnie stoi w rozkroku pomiędzy Black metalem... Przepraszam, dotknąłem cię nie fortunnie. Nie ma problemu. Nie ma 14 lat. Z tego co mi się wydaje, to nie. Dobrze, bo musielibyśmy niestety powiadomić A, Ale dobry sobie z tego nie mam przy sobie. Zwierzę ci na słowo. Ale zaczynałem się robić nerwowy, teraz odsunę się na wszelki wypadek. Więc stoją w rozkroku pomiędzy black metalem, shoegazem i jeszcze elementem, który też dojrzewał w nich przez lata i który tu też jest bardzo wyrazisty czyli takim postrokowym nabudowywaniem napięcia i takim skalowaniem, że tak powiem, harmonii, która narasta aż w momencie, jest tak wielka gotycka katedra, która przykrywa wszystko e, i e, jest to płyta, która też ma w sobie walor, jakby to nazwać, rock'n'rollowy. Mhm. To znaczy, możesz do niej huśtać biodrami. E, nie wszystkie płyty metalowe mają ten walor, jak słuchasz Burzum albo zespołów, które głównie opierają się na e, sprzężeniach lecących środkowym pasmem, i nie wiesz, czy to gra gitara, czy, czy przesterowany mikrofon, czy właściwie, co nam się wydarzyło w, w studiu, czy w garażu. Tak tutaj po pierwsze to brzmienie jest ultra-selektywne, a po drugie rytmika tych utworów jest taka, że jakbyś znowu odarł je z tego, e, z, z tego teatrum metalowo-shoegaze'owego, to masz rock'n'rollowe piosenki, do których można by było zatańczyć. Coś podobnego ma też w sobie nasz polski Behemoth, jakbyś posłuchał mhm. The Satanist w, takim ujęciu niemetalowym tylko rockowym to tam im bliżej jest do Motorhead w wielu miejscach a no Motorhead tak, to, to zespół to... rock jak wiemy. Świetnie napisane melodie też tak, po prostu. Niż do jakichś takich synów szatana którzy wydobywają sobie siebie piekielne skrzeki i nic ponadto. Podoba mi się też taki Lenonowsko-McCartneyowski duet, który w tym zespole jest osią symetrii, czyli Kerry McCoy gitarzysta, który potrafi pięknie dobarwiać swoją gitarą te ciężkie funty, które kładzione są w tle, więc to co on robi gdzieś tam w pierwszym planie, czy czasami w drugim planie jest ważniejsze niż cała konstrukcja utworu, bo jednym riffem, czy jedną zagrywką potrafi ustawić melodykę całej, całej piosenki, nazwijmy to piosenkami, no większość z nich ma ponad 10 minut. A z drugiej strony masz George'a Clarka, kolesia, który dobrze wygląda, fajnie się rusza, jest niedoszłym modelem, który wygląda jakby wyszedł z programu z Joanną Krupą, a jednocześnie otwiera gardło i wydobywa z siebie skrzek, który może się kojarzyć z najlepszymi tradycjami Legionów Szatana, z norweskiej sceny, z lat 90 To jest dosyć nowa płyta, czyli tak. Ty w dalszym ciągu jarasz się taką. Tak, taką. tak. Ci się nigdy nie, nie znudziło ci się takie. Nie, myśleniem. ja też dzisiaj wziąłem ze sobą płyty raczej starsze niż nowsze, bo bo mówiłeś o najważniejszych, to no, na ta pewnie. ważność też przez lata się budowała i czas też weryfikuje, czy to była ważna płyta, czy nie. Z nowych rzeczy na przykład bardzo mi się podobała ostatnia płyta Blair, czyli The Ballad of Dying. E, I ona czuje, że ze mną na długo zostanie, ale jeszcze nie przeszła tej e, ścieżki zdrowia czasu, więc nie wiem, może mi się jeszcze odmieni. A e, e, jak się czujesz e, dorastając z muzykami, których słuchałeś? E, Lat temu ileś, bo no, ja jeszcze nie miałem tak naprawdę takiej pełnej okazji, żeby usłyszeć na przykład mój ulubiony zespół teraz z perspektywy, jak on brzmi 15 mm. lat później, bo często ta muzyka jest potem oceniana gorzej, że się zespół wypala, ale być może jak się dorasta z nim razem, to mm. jednak na to patrzy trochę inaczej. Dobrym przykładem jest Swade, czyli zespół, od którego zaczęliśmy, bo byłem na jego koncertach 10, 12, 15 lat temu, byłem też. Dwa, trzy lata temu, kiedy wydawali swoje ostatnie płyty, i mimo moich lęków, że się rozczaruję i że to nie będzie to, że zobaczę coś, co mnie odrzuci: typu Brett Anderson nagle będzie miał pod swoją białą, opiętą koszulą zaokrąglony brzuszek, i pomyśle sobie o jej nie. No, wiesz, takie drobiazgi mogą czasami rozwalić przez wiele lat. E, budowany jakiś w Twojej głowie ideał. E, no okazało się, że nie mam brzuszka, że jest spoko, ale poza tym mm, dojrzał też jako wokalista. Śpiewa inaczej, śpiewa z większą pewnością siebie, ma większą kontrolę nad głosem, ale nadal to jest ten sam chłop, którego pokochałem, kiedy miałem 19 czy 20 lat. Ciągle jest z nim, mimo że już ma zmarszczki na twarzy, żonę, dziecko, kredyty we frankach i cholera wie co jeszcze. Ciągle jest w nim ten mroczny romantyzm, który mnie do niego przyciągał. I jest oczywiście paru artystów, którzy mnie koncertowo rozczarowali. Chyba największym takim rozczarowaniem był zespół Interpol, który kiedyś mm -hmm. bardzo lubiłem, nadal bardzo lubię. Pierwsza płyta. płyta trochę słabsze. Tak, pierwsze dwie płyty uważam, że kanoniczne, potem już coraz gorzej. I byłem na ich koncercie w Chicago, w miejscu, które się nazywa Vic Theater. bardzo piękny teatr, który ma wszelkie dane ku temu, żeby unieść taką celebrację, też trochę mroczną, jednak mimo wszystko, mimo że, że, że to z trochę innego pnia, muzyka no, wyrastająca. Dużo osób mówi, że ta ich pierwsza <coughs> płyta to ona reflektowała te emocje, które były w Nowojorczykach po, po 11 września i ten nastrój takiego niepokoju, właśnie. Tak, który tak wtedy... takiego grobowca, z którego strzepują kurz. Być może, ja, ja słyszę w tej pierwszej w drugiej płycie no przede wszystkim dużo Joy Division. Mm -hmm. to, to się nie da tych wpływów wyprzeć. Jakiś taki rodzaj e, posępnej monotonii, która towarzyszy tym e, ciemnym utworom i idealnie to pasowało do tego miejsca, w którym koncert się odbywał, a miałem wrażenie, że oni byli gdzieś obok, że nie że odegrali ten koncert, że nie byli w 100% w to zaangażowani, że, że to było takie miałkie i, e, i co więcej. No. Ja ich widziałem na Openerze i też miałem trochę wrażenie, jakby przyszli do pracy. Tak, 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 tak. jakbyś trochę męczyli tym, co robią. Co więcej, na sali widziałem dużo ludzi, którzy wydawało mi się są starzy. Nie mam nic przeciwko starym ludziom oczywiście, bo sam nie jestem najmłodszy, ale wiesz, dorastasz w takim poczuciu, że, że dany zespół karmi jakąś twoją młodzieńczą energię i w twojej głowie oni na zawsze pozostają jak u, e, u Oscara Wilda tym portretem Doriana Gray'a, który który przejmuje jakby starzenie się bohatera a on sam wiecznie pozostaje młody yy, i nagle się okazuje że nie że jesteś na koncercie na które przyszli sami ramole a potem jak się zaczynasz rozglądać i patrzysz w lustro to sam jesteś jednym z nich i nagle czujesz yy, tak dotkliwie jakiś upływ czasu zmianę generacji to że, no, że się posunąłeś pamiętam pierwszy taki yy, Pierwsze takie zderzenie, kiedy oglądałem wspomniane przez Ciebie MTV, leciał jakiś numer Nirwany i nagle w rogu telewizora był napis Vintage Rock. Oglądasz Nirwanę, która jeszcze przed chwilą w Twoim pojęciu była no tak. siłą, która podpalała świat, machałeś głową przez Moles in like Spirit i mówiłeś sobie, wow, ale czad. A teraz to to jest było wczoraj. Dla bumerów. A teraz ten... tak, to są, to są Rolling Stonesi, nie? To, e, no Twojej generacji. Więc tak miałem z Interpolem i pewnie e, Pewnie ze podobnie, bo też jak się rozglądałem po sali, to raczej przychodzili rodzice z dziećmi. No jestem ciekawy, dzieci. jak to będzie w ogóle w przyszłości, że będzie mm. na przykład Death Grips. A to taka muzyka mojego dziadka, nie? No tak nie będzie, nie? nie? dla mnie kompletnie, nie. No bardzo fajnie się rozmawiało. Na koniec chciałem Cię jeszcze zapytać, już skoro zamknęliśmy te, ten temat piątki, tak z boku. Wiem, że zajmujesz się konferencjerką i że robiłeś dużo różnych eventów. Ja też w sumie to robię, tylko że jako DJ-konferencjer na weselach i opowiadałeś naprawdę bardzo zabawne historie, jakieś tam na przykład jak w stacji benzynowej tam mieszkałeś i wciągali koks i chcieli Ci zapłacić w ogóle w kokainie i zastanawiam się czy, czy są jakieś historie, jakaś historia, którą mógłbyś przytoczyć właśnie związana z muzyką, no bo na przykład kiedyś powiedziałeś, że że chcieli Travoltę zatrudnić, jakaś firma jako hmm. prowadzącego, czyli że mają mnóstwo kasy, no to wyobrażam sobie, że na, na zespół też pewnie mają. I czy widziałeś jakieś ciekawe rzeczy muzycznie właśnie w trakcie tej swojej pracy? Mm, żeby, jakiegoś szalonego DJ-a, nie żeby, wiem. żeby za długo nie myśleć, to powiem może o historii. To się relatywnie niedawno wydarzyło, pewien bank zrobił imprezę dla swoich najlepszych klientów, bardzo się postarał. Piękna aula, dostojne dekoracje, nobliwe towarzystwo, które przyszło we frakach, w muchach. No wydawać by się mogło, że świat wielkich pieniędzy to jest też świat jakichś wyrafinowanych gustów i i czegoś lepszego niż taka psiaśna przeciętność i pewnie też wszyscy obecni na tej imprezie podobnemu czarowi przez chwilę chcieli ulec i organizator w związku z tym zapewnił jako atrakcję muzyczną wspaniały zespół Młynarski Masecki Jazz Band, mm -hmm. który miał ten obliwą atmosferę jeszcze legitymizować. Panowie zagrali świetny koncert, ale Ludzie, którzy tego słuchali w tych wspaniałych wieczorowych strojach nie wytrzymali długo i po 15 minutach zaczęły się wycieczki w stronę kierownika muzycznego zespołu, czy oni mogliby wreszcie zagrać coś znanego, czy mogliby zagrać jakiś przebój. Część osób myślała, że to jest jakiś cover band, który aha, gra po aha. prostu numery, których oni nie znają, a chcieliby jednak coś... sobie potańczyć. Tak, tak. No. no i skończyło się na tym, że ym, po występie tego zespołu jednak darowano sobie udawanie, że jesteśmy jakąś elitą estetyczną tego kraju. Opuszczono po prostu DJ-a, który jak zgodnie z zasadą inżyniera Mamonia grał piosenki, które już znamy już i lubimy. Znamy. No tak, tak. Pamiętam też, że kiedyś robiłem imprezę dla pewnej firmy motoryzacyjnej produkującej luksusowe samochody z wysokiej półki. Bardzo drogie. I zastanowiło mnie to, że prowadzę tę imprezę przez dwa dni. To znaczy jednego dnia jest ten sam program, który mam jakby opowiedzieć i drugiego jest ten sam program, czyli prezentacja jakiegoś tam modelu samochodu. Mm -hmm. Zmieniają się tylko artyści, którzy są gwiazdami wieczoru. Pierwszego dnia to był kwartet smyczkowy, a drugiego dnia to była doda. O kurde, to niezły tak. jest zestaw. I okazało się, że problemem tej firmy produkującej luksusowe samochody, jest to, że ich klientela jest bardzo niejednorodna. Że jest ta klientela, do której oni no aspirują, tak. czyli prawnicy, no lekarze, nobelmeni wszelkiego sortu. A druga grupa to szeleszczące, kreszowe dresy, które przynoszą pieniądze w foliówkach z Biedronki, których dorobili się na hodowli pieczarek czy czegokolwiek innego, albo nie wiem, sprzedaży nielegalnych substancji. I też kupują ich samochody i oni nie mogą tych ludzi przecież odesłać z kwitkiem. No też muszą ich obsłużyć. Tyle tylko, że nie chcieli łączyć tych dwóch grup ze sobą na jednym evencie. W związku z tym postanowili zrobić, że tak powiem, votum separatum. No i okazało się, co paradoksalne, że dużo bardziej kulturalnie bawiła się ta druga grupa przy dodzie, bo przy okazji tej pierwszej grupy następnego dnia odnaleziono różne artefakty, które były dość zaskakujące. Na przykład ktoś postanowił zdefekować do starożytnej wazy z poki Ming, a do drugiej wazy strzepnąć kiepa. W związku z tym nie zawsze za pozorami luksusu kryje się prawda, którą te pozory obiecują. No ja widziałem jakiś taki materiał o w ogóle o luksusowych. Hotelach, to tam jak opowiadały osoby, które sprzątają, to mówią, że im bardziej luksusowy hotel, tym, tym właśnie smutniejsze niespodzianki można znaleźć. Tak, 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 tak. Może być. Dlatego my dziś zupełnie zwyczajnie ubrani w robotnicze stroje, jednak stoimy na straży pewnej Normalności. estetyki, tak, którą to... chcemy zarazić naszych wideo-słuchaczy. Zdecydowanie. Zdecydowanie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Janku. Bardzo fajny projekt. Mam nadzieję, że przyjdzie tu więcej osób, które będą opowiadać o muzyce i jeszcze więcej będzie to oglądać, bo w tej produkcji internetowego badziewia tworzonej przez ludzi o źle pofarbowanych włosach i wątpliwej jakości uśmieszkach takie perełki powinno się celebrować, nagłaśniać, oprawiać i mówić o nich dobrze. Dziękuję bardzo serdecznie.